Czy widzieliście kiedyś golfa, czwórkę na drifcie? Czy to się da zrobić? Ależ moi drodzy, oczywiście, że się da zrobić. Zobaczcie, możemy zrobić napęd na tył w tej furze i spróbujemy go zrobić pod drift. No powiem szczerze, buda nie jest jakaś cudowna. Na zasadzie ja raczej kojarzę samochody driftowe z taką długą dupą. Niekoniecznie sedan, no po prostu żeby był dłuższy ten samochód, żeby lepiej ta dupa latała i myślę, że będzie go łatwo obrócić, tego grata. No nic, standardowo tutaj chyba mamy R32, to jest wersja R32, spróbujemy trochę sobie na tym polatać. Ile mamy tu kunia? Ua, to będzie trzeba trochę podkręcić, zobaczymy na ile da się rozkręcić ten silnik. Czy on będzie w stanie nam tutaj jakieś fajne moce wyciągnąć? W każdym razie myślę, że to będzie trochę za mały moment obrotowy. Chociaż już mamy 419 koni mechanicznych. 400, ile tam było? 460? 483. 527, dobrze, robi się fajnie. 554. Może spróbujmy trochę polatać na tym silniku. Będziemy mieli oryginalny dźwięk, zaraz sobie jeszcze odciążymy. I uwaga, gleba! Jest driftowy golf. Tu chyba można jakieś zderzaki mu też poinstalować, takie rzeczy. Damy sobie klatkę bezpieczeństwa i odciążymy samochód. Tutaj dajmy sobie jeszcze te pierdółki, skrzynię biegów, sprzęgło. Pyk. Dobra, to mamy. Felgi, wiesz co, nie wiem czy nie zastawić tych felg. Dajmy jakieś mu fikuśne, takie driftowe. O, może coś takiego? Większy cal czy coś? Czekaj, a spróbujmy te, a da się je zwiększyć? Tutaj da się. Okej, jak to wygląda, takie trzy ramienia, nie? Może da się je pomalować jakoś? Dobra, spoiler, znaczy zderzaki, patrz. Który jest najbardziej driftowy? Waszym zdaniem. Był undergroundowy taki tunik, nie? Czwórka chyba był w Need for Speed Undergroundzie, dwójce. Czy nawet jedynce? Nie wiem, czy w jedynce nie było trójki czasem. Nie no, chyba była czwórka. Ej, podoba mi się ten standardowy zderzak. I w ogóle mi się ten model bardzo podobał kiedyś, jak byłem młody. To był to taki, no, dobry samochód, taki, wiesz, no fajny, każdy chciał taki mieć. Przynajmniej ja chciałem taki mieć, nie mogłem mieć, byłem za młody. Nie było mnie stać, one kiedyś były drogie, po 20 tysięcy kosztowały kiedyś te samochody, jak ja byłem młody. I kupowałem sobie pierwsze auto, serio. Także nie było mnie stać na taką furę. No. Zresztą ta wersja R32 chyba dalej jest dosyć droga. Wiesz co, nawet sprawdzę. Ja pierdzielę. Tutaj wyskoczył jakiś golf chyba, ale to jest piątka. Za 52 tysiące. Chłopie, kurde. 80 tysięcy. 42 tysiące golf. Powinienem chyba swoje malowanie zrobić, nie? Do tego samochodu. Ale weźmy jakieś tam driftowe. Mnie ogólnie te Volkswageny tak śmieszą, jak myślę o Volkswagenach. Nie, że to są jakieś tam złe czy dobre samochody, tylko po prostu tak kojarzą mi się. Niezbyt mi się kojarzą, no. Dobra, słuchajcie, nieważne. Jest tutaj Golf 4. Wy mówicie, Lucek driftu jak szalony. Nie bądź popierdzielony. Na razie nie robimy jeszcze tuningu pod drift, ale mocy to nam tu chyba wystarczy na pewno. Prawie 600 kunia, chłopie, na standardowym silniku. Ty, to już lata. To już lata, jeszcze to nie jest to, co ja lubię, ale zaraz sobie ten tunik jeszcze dopieścimy i zobaczymy. Ej, całe szczęście, w końcu usiadłem do nagrywania Fordzy i w końcu jest, kurde, sucho w miarę. No, pada deszcz, ale wiecie o co chodzi, nie ma śniegu zasranego. Takie bardzo podstawowe dostosowanie. Nic specjalnego, ty, ale to brzmi fajnie. Zobacz, mamy dwa wydechy. Ja widziałem masę tuningów tego golfa i to na różnych zlotach,
No, jest to samochód, który dosyć dobrze wygląda i można zrobić z nim dużo. Części do niego podejrzewam, że nie są drogie, więc pewnie sporo osób skusiło się do tego, żeby sobie porobić z tego jakąś ciekawą furkę. A nasze nieszczęście w grze, robi się ciemno i no, będziemy musieli jeździć, driftować po ciemku, albo poczekamy może do dnia, zobaczymy. No na razie co, robimy trening driftowy. O kurde. Patrz jak gładko. Och, to już nie, tu już nie pykło, tu już... Ej, ale mocy mu nie brakuje. Jeśli chodzi o moc, to naprawdę jest w porządku. Trochę go trzeba ręcznym wyciągnąć, żeby ładnie wszedł. Ale zobacz jak to, jak ten kiosk lata. Kurde, muszę sobie tego ręcznego nasmarować. Gdzieś mi tam, kurde, nawet kupiłem sobie smar. Wy mi czasami tak słyszycie, nie? Już od kilku odcinków, tak? Gdzieś tego ręcznego słychać. Patrz. Czwórką! What? Gościu jest naprawdę do... Na seryjnym, oczywiście mocno podkręconym silniku. To się rzadko zdarza w Fordzie. Czym ostatnio driftowaliśmy na standardowym silniku? Co było takie niezbyt dobre? Aha, nie, czekaj, to było inaczej, bo myśmy robili sobie wersję 450-konną do driftu. Kto to był? To był samochód Buddy, to była E46, no nie? No i tam tą E46 nawet na standardowym silniku też się da mocno rozkręcić. Ale nie wydaje mi się, żeby tamto driftowało aż tak dobrze jak ten Golf, kurde. Wiesz, to lata tak jak niektóre z tych Japońców, co mam porobione. Co one praktycznie same latają, wystarczy tylko kierownicę trzymać, naprawdę. Wow. To jest aż dziwne, ja się tak spodziewałem, że samochód będzie jakiś taki podsterowny, że będzie wypadał z zakrętów, że będzie ciężko go opanować. Samochód jest tyle ciekawy, że on bez problemu driftuje na czwórce nawet. Na piątce już tak, już cię, ale leci! Jak na piątce leci, to już jest naprawdę dobry. Już jest naprawdę dobry. Ja się nie spodziewałem, myślałem, że będzie trzeba tą V8 mu wrąbać pod maskę. A tu zobacz, piątka. Ej, no powiem wam, że nie słychać tego kompresora, jak mamy ustawienie z kamery. Ciekawe czemu. W ogóle nie słychać nic. Może powinienem go obciążyć jakoś mocniej. Czuć, że już tutaj trochę brakuje mocy przy tych wyższych prędkościach. Ja tu mało co driftowałem, tu jest niewiele takich zakrętów i takich miejsc, gdzie... Wow! Gdzie możesz podriftować. Wyobraź sobie po Warszawie tak driftować, kurde. Gulpem starym, a to same Porsche'y jeżdżą. No nie same, no ale wiesz, takie lepsze autka. A tu Golf taki, 500 koni mechanicznych, tyle co Ferrari jakieś. I leci sobie driftem. O, czekaj, w tym miasteczku tutaj sobie spróbuję polatać. Już się powoli robi dzień, na szczęście. Czekałem na niego długo. Po tych klockach. Czekaj, bo tu jest fajne rondo. Nigdy nie udało mi się go przedriftować dobrze, a ten samochód naprawdę bardzo, bardzo fajnie jest sobie opanować.
Więc spróbujmy tu przelecieć. W ogóle patrzę, że ciągle jacyś gracze grają sobie na tym Lego Island, także bardzo, bardzo przyjemnie. Z trójki bez problemu, kurde, to jest golf. No dalej chłopie, dalej. Trzymaj się tam, trzymaj się tej linii. Dobra, odbijamy z ronda. Spróbujmy po tym miasteczku. Ono jest takie, że jakby te środkowe drogi są bardzo, bardzo wąskie i są takie wyboiste, bo to są takie z klocków Lego. I one nie spędzą. Ciekawe, czy w rzeczywistości ktoś zrobi takie miasteczko, taki, czy w Legolandzie tak jest, że na drogach mamy normalnie takie jakby klocki, a my jesteśmy ludzikami? Nie mam pojęcia, czy tam tak jest. Ale wiem jedno, ten golf kurde lata. I lata nie najgorzej. O ty kurde. Jakoś poszło, ale kurde, dziwna jest ta strefa, ciężko mi na niej było. Może dlatego, że właśnie mało driftowałem na tym Legolandzie tutaj. Ale fajnie, fajnie tutaj jest, tak inaczej, kurde, tu mało, za mało driftuję, a tutaj jest kilka takich miejsc, gdzie można fajnie polatać. Dawaj, 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 ziomek, ziomek, ziomek. Pa, 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 pa. Ale w tą stronę łatwiej. O, piątka już za słabo. Piątka już za słabo. Ja tu próbowałem gaz do końca, ale zmuliło. Zmuliło gościa. Standardowe opony, właśnie. Nie wspomniałem o tym. Mamy tu standardowe opony, no więc te 500 koni mechanicznych starczy do tego, żeby ukręcać przy dość dużej prędkości, jadąc na piątce nawet. Ale gdybyśmy mieli trochę lepsze opony, gdybyśmy chcieli zyskać trochę więcej kontroli nad samochodem, no to wtedy mogłoby być trochę, troszeczkę trudniej. Tutaj jeszcze mamy lotnisko, no lotnisku też można fajnie podriftować, takie precyzyjne drifty spróbować zrobić. Mi jeszcze to nie wychodzi za dobrze na kierownicy. Ale ty tutaj właśnie, o patrz, można między tymi robić, ua. Tutaj można kółeczka sobie poćwiczyć. No tu mamy tak jakby asfalt chyba, nie? Czy to jest jakieś bardziej śliskie? Nie mam pojęcia. No tu można fajne rzeczy odwalić, zobacz. Nie wiem, czy akurat golfem spróbuję trochę tak... No ciężko, ciężko się ale golf w sumie powinien być dobry, bo on jest kurde króciutki, nie? A ciężko to wybłączkować to. No dalej, co on zrobił? Czemu mi tak zrzucił głupio? Nie chcę się kurde utrzymać tak, żeby do niego łatwo wrócić. Łatwo przesterowuje gnój. Ty, ja sobie tu wpadnę poćwiczyć, tutaj zajebiste drifty można robić. Wow, chłop odkrył dopiero coś nowego. Na kierownicy fajnie sobie to poćwiczyć, mówię wam. Tu mamy jakąś szopę. Pa, i tutaj tak driftem przelecieć. Bo jeszcze tam to złapać. Pusią, ty, ja tu wpadam ćwiczyć drifty. Tutaj wokół tych samolotów, hops, tu znowu jakieś hangary. No, jest jeden taki problem, że jak mamy te takie klocki, to pyk, pyk, samochód podskakuje. To czasami destabilizuje. Ta fura jest mała. Tutaj powinno się też przelecieć, nie? Patrz tutaj ledwo, co by się... Jo, tu można pro drifty robić. Można naprawdę pro rzeczy robić z autem. Nice.
Jak to fajnie wygląda, ty. Ja tu wpadam driftować. Robię na scenie samochód, to chyba będę tylko tu driftował. Ja wiem, że te klocki Lego, że to takie. Ale z drugiej strony jakieś takie gymkany można robić tutaj. Ken blokową. Nie? Fajne. Ej, no i dobra, i tak wygląda sobie Golf 4 zrobiony pod drift. Co o nim myślicie? Da się tym driftować? Ja zostawiam ten standardowy silnik, pierdziele. Jest naprawdę fajny, brzmi oryginalnie, nie chcę tutaj w jakieś V8 wkładać. Oglebowany maksymalnie, mocniej się go nie da zniżyć. Wygląda tak, takie jakieś malowanie dałem. Myślę, że pasuje do driftu, czy nie? Dziękuję wam, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Hejas.